Michał, to twój ekstraklasowy debiut na ławce w roli pierwszego trenera. Jak wrażenia? No super, super. Po siedmiu latach wróciłem na ławkę trenerską. Super uczucie, tym bardziej, że mecz wygrany, więc... Chyba po raz pierwszy w tym sezonie tak naprawdę widzieliśmy ŁKS, który kontrolował mecz od początku do samego końca. Czy to jest wynik, że w końcu mogliśmy spokojnie przez tydzień potrenować i poprawić elementy, które kulały wcześniej? No to na pewno. Na pewno praca całego sztabu szkoleniowego, łącznie tutaj z trenerem, który no nie może być z nami obecnie, bo cały czas jesteśmy w kontakcie i na łączach. No i przede wszystkim olbrzymia zasługa dziewczyn, że zrealizowały praktycznie w 100% założenia przedmeczowe i nie pozwoliły się Bielsku rozwinąć. I tyle. Dzisiaj zdecydowanie bardzo fajnie funkcjonował system blok obrona. I mogliśmy spokojnie też kończyć kontry. Wcześniej mieliśmy z tym problem. Skupialiście się na tych elementach w tym tygodniu? Tak. No, cały tydzień pracowaliśmy właśnie nad przede wszystkim naszym side-outem, czyli tym, co się dzieje po przyjęciu, i później tłumaczyliśmy sobie dużo właśnie, jak ustawiać się w tej obronie, że musimy być cierpliwi, i w tym meczu to zagrało. Dodatkowo mówię, realizacja dziewczyn w 100% nie można się do niczego przyczepić. W meczu z Legionowią chyba kibice się nieco obawiali, tym bardziej, że z Bielskiem nigdy nie szło nam łatwo. Tymczasem cały mecz pod kontrolą, można powiedzieć szybkie 3-0. Co się wydarzyło w ciągu tego tygodnia, że drużyna się odmieniła o 180 stopni? Zawsze ekipa z Bielska nie była dla nas łatwym przeciwnikiem, miałyśmy duże problemy. Myślę, że dobrze się przygotowałyśmy mentalnie i taktycznie oczywiście na ten mecz. Miałyśmy parę dobrych dni, niecały tydzień na przygotowanie. Myślę, że tutaj proste rzeczy, tak jak blok obrona, poprawiłyśmy. Myślę, że dobra nasza zagrywka spowodowała to, że odsunęłyśmy zespół od siatki i po prostu dobrze zagrałyśmy blokiem. W końcu był czas na tydzień spokojnego treningu. To chyba też miało jakiś wpływ na to, że raz, że mogliśmy spokojnie odpocząć, a dwa, że w końcu popracować nad elementami, które kulały. Dokładnie. Gdzieś zostały wyznaczone proste elementy do poprawy. Skupiliśmy się na podstawach i takie są efekty, jak widać, dzisiejszego meczu. Za tydzień czeka nas spotkanie z Kaliszem. Też nie jest drużyna łatwa, natomiast no, nie oszukujmy się, będziemy po raz kolejny w roli faworyta. Teraz również macie tydzień na przygotowanie. Jak będziecie to wykorzystywać? Myślę, że podobnie tak jak w tym tygodniu, jak się przygotowałyśmy do meczu z Bielskiem. Musimy złapać dobry rytm, bo na razie bardzo falujemy. Mam nadzieję, że od tego meczu gdzieś nasza gra się ustabilizuje i te proste nasze elementy i każda dziewczyna na pozycji będzie grała coraz lepiej.